Nie. Tak. Dobra. Dobra. Synchronizacja. Jesteśmy dzisiaj z Krzyśkiem z 8 kawek przy recenzji na to fajne urządzenie. Może tak troszeczkę bokiem go dam. To jest Olek z Fest Coffee Mission, więc witamy w ogóle tutaj w siedzibie. Właściwie to ty mnie witasz. Tak. Witam ciebie tutaj w Katowicach. I spotkaliśmy się dzisiaj przy nagraniu recenzji na takie fajne urządzenie, na ten ekspres manualny Flair 58. Właśnie, bo ja nigdy nie parzyłem w takim urządzeniu kawy. Podobno daje to efekty zbliżone do espresso z ekspresu, a kosztuje dużo mniej, bo można to znaleźć w internecie, tą wersję za około 3000 zł. Są też wersje tańsze, które są mniejsze, mają mniejszą kolbę, nie mają właśnie takiej profesjonalnej jak w ekspresach właśnie w kawiarniach. No i wtedy płacimy 600 zł za najtańszą wersję, za najtańszą więc jakby wersję. Nie jest dużo. Dokładnie, to jest najdroższa wersja z podgrzewaczem jeszcze. Z podgrzewaczem i ta grupa się rozgrzewa i nie pozwala wodzie ochłodzić się podczas parzenia, więc możemy to wszystko dobrze sobie manipulować tym wszystkim. Całość nie jest ciężka, jest fajna. Pytanie, czy jest na to jakieś etui, jakby ktoś chciał zabrać ze sobą, nie wiem, na przejażdżkę. Ja nie rozumiem producentów tego urządzenia, bo na każdą młodszą wersję tego urządzenia jest etui w zestawie. Na to mnie. Na to mnie. Okej, okay. No to szkoda. I nie da się nawet kupić, gdybym chciał, nie pasują po prostu, bo ona mimo wszystko jest największą wśród wszystkich. Czyli tamte tańsze wersje są o wiele mniejsze, nie o wiele, ale wizualnie naprawdę są mniejsze, ta podstawowa, ta baza tego jest taka mniejsza, jest plastikowa, nie jest metalowa, a ona jest, to konkretne jest większe niż pozostałe i nie pasują do tych mniejszych etui. Wydaje się, że jest to urządzenie w ogóle takie niezniszczalne, no bo jest dobrze zrobione, przynajmniej sprawia takie wrażenie, że nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby ono uległo zniszczeniu. Dobra, ja myślę, że no spróbujmy kawy, ale najpierw jeszcze coś o tym, bo to nie jest jakby standard, jeśli chodzi o ekspresy ciśnieniowe. Mamy, jak to nazwać właściwie? Portafiltr. Portafiltr, ale który się kładzie. Nie jest on w grupie, tylko on jest kładziony na zmieloną kawę. Na, tak, dokładnie. Okay. Na ekspresach zwykłych to sitko jest wmontowane w grupę. Ono tu jest. Mhm. Cały czas tam jest. A on tu jest oddzielone od tej grupy i kładzie się po prostu na kawę na górze bezpośrednio, żeby rozprowadzić wodę przez to ciasteczko kawowe, a nie woda jednym strumieniem przechodziła przez jedno miejsce, tylko żeby to tak fajnie na wszystko, przez całe ciasteczko przechodziło. I to jest wszystko w zestawie i tak samo naked. Nie mamy tutaj jakby wylewek, innych rzeczy. Tak, fajnie. Jest. Będzie można zobaczyć, jak wygląda kawa. W zestawie kawa. Również idzie tamper do tego. Mhm. Taki, nie nazwałbym go najwygodniejszym tamperem, który kiedykolwiek używałem, ale przez to, że to jest Flair 58, to znaczy, rozmiarówka jak w ekspresach. Grupa jest 58 mm i da się dopasować, kupić sobie osobny tamper, bardziej wygodny pod waszą dłoń, bo ja mam dość długie palce i to... Czyli sitka też można na przykład z VST czy z innych firm sobie podmontować i sprawdzać na fajnie. Dokładnie. I można kołbę też wziąć inną. To pasuje. Mm-hmm. Tylko nie od Delacorte, bo Delacorte ma swoje rozmiarki. Okej, okay, czyli można kupić La Marocco za 15 tysięcy, wziąć od nich rączkę i potem mieć taką dokładnie fajną. Dobra, dokładnie. Zapaszmy kawę, to pewnie. Myślę, że to jest ten czas. Zaczynamy. Mamy dzisiaj kawkę do zaparzenia. To jest Nicaragua Honey odmiany botanicznej Pacamara. Świetna kawa, dokładnie od nas, od Fest Coffee Mission. Ach, super jest. Akurat no, bardziej się przyda i duża pod espresso. Pacamara. Możemy to jeszcze jakoś później w close-up nagrać, jak są duże ziarna. Na przykład ten bydlak. Mhm. Dobra, zacznijmy. Zmielimy to. Mamy już rozgrzany czajniczek i przejdziemy do parzenia. Tak, bo o tym w sumie nie powiedzieliśmy. Tutaj wlewa się wodę w trakcie parzenia do góry, więc trzeba mieć urządzenie, które nam tą wodę podgrzeje, bo to urządzenie i jedynie ogrzewa całość urządzenia. Tak, bo w tych tańszych wersjach trzeba było tam przelewać wrzątkiem, rozgrzewać to, wsadzać do wody. Różne były opcje, a tutaj się to dzieje automatycznie. Fajnie. Dokładnie. Nie musimy tym się przejmować. Więc ja pójdę zmielić kawkę, a ty może, Krzysiu, coś jeszcze powiedz. A ja potańczę z kolbą. Nie, tak naprawdę ja poczekam. A wy nie musicie czekać, bo za chwilę zobaczycie, co będzie dalej. Okej, okay. No i mamy zrobioną, zmieloną kawę. Dokładnie. Zrobioną jeszcze nie.
Przechodzimy. Słoiczki komandante klasyczne. Fajnie. Za reklamę, ale oni nie zapłacili. Żartuję. Zwykłe plastikowe słoiczki jakieś randomowe. Żartuję. Fajnie to tak wygląda. Teraz co, możemy teraz nagrać, czy nie? Później, w drugim birolu. Dobra. To teraz to musimy... A, się sypie wszystko. Rozprowadzić. Niestety nie mam dystrybutora kawy, więc teraz robię to. A teraz modne to jeszcze są igiełki, żeby to dodatkowo rozbić. Dokładnie. Ale... No niestety. Robimy w wersji podstawowej, czyli to, co daje nam producent, tego używamy. Okay. Nic więcej. Palce każdy ma. Wyłączając więc... IKEA. Producent nie dał w zestawie. Dobra. Mamy taki tamperek niezbyt wygodny, ale jaki już jest. Więc kładziemy na stół. Przez to, że tu jest ten flat fajnie. Bottom. Fajnie się kładzie, więc... Nie trzeba mieć żadnej maty i na jakimś krawędzi robić, tylko dokładnie. Można sobie na stole. Fajne. Sobie delikatnie akurat... palcami ja to wyrównuję. Dociskam. Mhm. I mamy to. Proszę bardzo, jest fajnie ubita kawka. I teraz to sitko kładziemy na górę, dokładnie. I właśnie ono będzie nam rozprowadzać kawkę przez... Dobra. Wkładamy. Dociskamy. Grupa już jest rozgrzana, kładziemy tutaj... Woda ile stopni? Ja używam, 96 jest tam teraz, w czajniku jest 96 stopni. Przez to, że ta grupa jest rozgrzana, nie będzie nam spadać ta temperatura. Zaraz jak wlejemy wodę, nawet usłyszycie, jak przez gorący metal woda jeszcze troszeczkę będzie się dogotowywała, więc... Coś tam syknęło. O. Coś tam było. Dokładnie. Dobra. Mamy tak. To urządzenie jest dopasowane do... Mniejszej wagi. Akai no. Lunar. Niestety my mamy... jak to? Nieważne, jakieś inne wagi. Akai, nie pamiętam jak się nazywają, ale spróbujemy zaparzyć z nimi, bo to też fajnie działa. No moja niestety nie pasuje Timimor, więc to faktycznie można uznać, nie wiem, za minus. Ewentualnie tam można by coś wsadzić, co by nam to podwyższyło i wtedy każda waga wejdzie. Teoretycznie też i każda waga wejdzie, więc albo parzyć bez wag, tylko na oko. Paszmy. I co dzieje się dalej? Tutaj mamy, manometr, bardzo dziękuję. Podwyższamy to, wciskamy czas i zaczynamy cisnąć. I używamy ciśnienia zbliżonego do w ekspresach profesjonalnych. Tak, ono jest takie... Tak, dokładnie. Tu my mamy napisane od 5 do 10 bar jest ten zakres espresso, który jest napisany. Mhm. Więc w tej chwili ja cisnę 9 bar, czyli bardzo klasycznie jak w espresach zwykłych. Producent poleca przedłużyć delikatnie czas parzenia, czyli używać mniejszego zmielenia. Drobniejszego, dokładnie. Okej, ale to do ilu sekund, tak mniej więcej? Do bo teraz 40. Mamy 30. Mhm, dobra. Okolice 40, okej. Więc używaliśmy 18 gram kawy, więc chcemy wziąć uzysku 36. Czy 1 do 2 klasyczne ratio, jak w świecie espresso. Teraz dobra. Mamy zaparzone espresso. Teraz podkładamy... O, to jeszcze nie można pić. Dobra. Trzeba przeczyścić. Dokładnie. I teraz sobie przyciskamy resztki wody, które zostały nam w grupie. Nawet można, żeby to nie przyskało. Przyskało. Okej, czyli jakbym chciał, bo tu jest wszystko podłączone do tego zestawu do ogrzewania. Jakbym chciał to wyczyścić, to trzeba jakoś specjalistycznie coś tutaj więcej, szorowania szczotką? Nie, bo jedynie co mogłoby tutaj się zabrudzić, to jest kołba. Reszta... Już nie. No, reszta już nie, dokładnie. Bo to sitko nie daje nam, że kawa chodzi do góry, do samej grupy, tylko zostaje wszystko w środku w kolbie i jedynie co może być brudne, to ta kołba, więc na razie możemy odłożyć. Próbujmy. Bardzo dziękuję. Bardzo ładnie pachnie. No jest to kawa jaśniej wypalana, prawda? Tak. Bo czuć tą owocowość, tak. Czuć kwasowość. Ciekawi mnie, i to sobie zaraz spróbujemy, jak taka klasyczna włoska kawa będzie smakowała. Też czyli... mamy dzisiaj taką. Tak mam, przyniosłem, dostałem kiedyś w prezencie. Jest to kawa, która jest po prostu robusta, więc ona dodatkowo też zwiększa tą kremę. No i będzie już tak gorzkawo, prawda? Tu jest tak owocowo. No i powiedz mi, jeżeli jakiś barista na zapleczu zaparzyłby ci espresso w kawiarni na flejerze, a nie na zwykłym ekspresie, to poznałbyś różnicę? Powiedziałbyś, że to jest jakiś...
Wiedziałbym, że jest coś nie tak, bo długo go nie byłoby. Bo by mu to dużo, długo zeszło. Ale tak poza tym smakowo nie. I na pewno na plus jest to, że no to kosztuje 3000. Ekspres, no znajdziemy powiedzmy tam za 3 z groszem, ale takie podstawowe, profesjonalne, ale podstawy. Więc w sumie jest to mniejsze, mniej zajmuje miejsca i mniej czyszczenia trzeba tak naprawdę jakoś tutaj uskuteczniać. Konserwacja też nie, rozgrzewa się samo, nie trzeba przepuszczać wody. Mi się wydaje, że to jest wygodniejsze, do domu szczególnie, bo nie wiem, czy to tak, żeby używać w kawiarni, to chyba za dużo zamieszania. Jest taka kawiarnia, jest ona chyba w Tajlandii, się nazywa Savage Coffee. I oni korzystają z flajerów tam na miejscu. Nie mają ekspresu, tylko mają flajer. Ciekawie. Taki slow coffee style. W ogóle kiedyś, z tego co wiem, we Włoszech były bardzo popularne, zanim w ogóle powstały cały rząd ekspresów ciśnieniowych, no to były właśnie manualne ekspresy, na których pracowali. No i teraz jakby mamy powrót właściwie, bo powrót, taka, się zrobiło koło. Jak wszędzie, jak we wszystkim. Fajnie. Fajnie. Próbujmy teraz z drugim rodzajem kawy. Wracamy do Was już z gotową kawą numer 2. Jesteśmy. Zmielona kawa. Zdecydowanie inne nuty. To jest kawa, która jest ciemnopalona. Przyprawy, spalenizna, ale nie czuć opon, więc jest dobrze. Znaczy się dobra, nie jest dobrze. Jest umiarkowanie. O. Tak to bym nazwał. Ropy naftowej tu nie czuję i bardzo się cieszę z tego powodu. Jest to włoska kawa, robusta raczej. Nie raczej, tylko pachnie to jak robusta, więc to jest robusta. Mam pomysł. Tak. Ty będziesz mi mówił, czy ja dobrze wszystko robię, a ja spróbuję to zaważyć. Dobrze. Tak, ty będziesz super. Dzisiaj to parzył teraz. Ja będę parzył tą lepszą kawę. Dobra, nie jest to ciepłe, nie gorące, w sensie nie parzy ręki, więc okej. Jest to ciepłe, więc żeby nie spadła nam temperatura... Przechowujemy w całości. Nie ściągamy... Można ją przelać, ogrzać też. Można pewnie. Dobra. Temperek. Wielki temperek, dokładnie. Każdy, no i tu jest trochę pewien minus, w sensie no tego nie zmienimy, że każda osoba inną siłą ugniata to espresso, więc pewnie też się będzie to różniło, ale no cóż. No cóż zrobisz. Dokładnie. Więc wkładasz. Tego bariści nie zmieniajcie się w trakcie zmiany, jak już ktoś parzy, to niech on parzy. Nie wiem właściwie dlaczego. Okej, dobra, czyli woda. Mamy wodę. Zmieniłeś nagranie. Dobra. Tak. I teraz waga. Mamy wszystko. Teraz weź tu celuj. Potem się wyleje na wagę i będzie. Obciążycie mnie kosztami. Tak jest. I tutaj jeszcze torujemy i masz wszystko na dużo. Pięknie. Dobra. Teraz będę... Wciskasz i czas. Jest. Leci. Okej. Okay. Czuć pewien opór, ale nie jest to jakby tak... Delikatnie. Okej. Okay. O, jest. Będzie teraz super. Ale nie jest to jakoś strasznie ciężkie w parzeniu. W sensie jest to według mnie nawet... Powiedziałbym, no czas wyszedł trochę krótszy, mamy ciemniejszy wypał i trochę inne mielenie pewnie trzeba by zastosować, ale jest grubo, no jest grubo, już widać tą kremę, ale z takich rzeczy, dobra, przyczyśćmy to. Jest. To jest właśnie brak doświadczenia z urządzeniem. Luz. Wszystko pływa. Nie obciążajcie mnie kosztami. Nie. Nie będziemy. Dobra. Okej, przedzielmy to na połowę. Będziemy próbowali, jak to wszystko smakuje, ale jest grubo. No robusta. Ale czuć takie indyjskie smaki tutaj. O, ja cię. Ale wracając, co chciałem powiedzieć, że jest zdecydowanie łatwiej się to naciska niż w niektórych przypadkach Aeropress. Że więcej wysiłków wkładałem w niektóre aeropresy niż tutaj. Że jest nie taka, jest to skomplikowane. W sensie przez tą długość tej rączki jest to łatwe. Dobra, próbujemy.
Okej, okay, dobra, to jakby to nie jest espresso takich wysokich lotów. Mi to pasowałoby do mleka. Ja lubię na przykład bardziej kawy mleczne na espresso, które jest goryczkowe, a nie które jest jakby takie super kwaskowate z Kenii. Ale wiem, że no, ktoś, kto lubi włoskie klimaty, powiedziałby, dokładnie, że jest okej. Okay. Ktoś, kto zna kawę taką jasnopaloną wysokiej jakości, powiedziałby, że co wyście mi tu dali. Każdy lubi coś innego, więc... Ale fajnie, że w tym urządzeniu można robić to, co chcemy, tak? Wszystko, można każdą kawę. Da się wszystko zaparzyć. Więc fajnie. No i porównując na przykład do ekspresów automatycznych, nie musimy tutaj zużyć całej paczki, tylko sobie mielimy pod jedną dozę i praktycznie... Dokładnie, tak. Też da się na ekspresach zwykłych oczywiście single dose. Mhm. Tak, tak, tak. Dobra. Okej, okay. Mam nadzieję, że... Ten odcinek, to co Wam tutaj pokazaliśmy, zachęciło Was do zainteresowania się tym urządzeniem Flare 58. Rozmiar ma znaczenie w tym przypadku. No i jeżeli jesteście ciekawi, to można je znaleźć w różnych sklepach. Tak, w Polsce da się chyba da się, kupić da się, już, da się, dokładnie. Bo za granicą wcześniej, u nas już teraz też, więc tyle. Mam nadzieję, że... Odcinek był dla Was interesujący. Dzięki, Olek, za to, że wytłumaczyłeś mi, co tu trzeba zrobić i mogłem przeżyć z Tobą mój pierwszy raz z tym ekspresem. No i dzięki za zaproszenie do Fast Coffee Mission. Dziękuję wzajemnie. No, do następnego, mam nadzieję. Pa, no. Pa. Hej.